Cześć! Witajcie na kanale mojezdaniem.bez. Zapraszam Was dzisiaj na nowy film i będzie to haul wiosenny. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Mam tutaj ubrania i buty z kilku różnych sklepów. Będzie to Promot, Reserved i DZ, jeśli chodzi o buty. Także mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Więc nie przedłużając, zaczynamy. Postaram się Wam pokazać te ubrania zarówno tutaj teraz w tym kadrze, jak i na sobie. Także będzie to taki haul i mierzymy jednocześnie. Opowiem Wam od razu o moich wrażeniach na temat tych ubrań oraz o tym, czy ze mną zostają, czy niestety będę się musiała z nimi pożegnać. Na początek pierwsza para butów, czarne mokasyny, takie lakierowane na białej podeszwie i założenie moje było takie, że będą to idealne buty na wiosnę, takie na co dzień do biegania, żeby nie przeinwestować w te buty, do chodzenia do pracy, tylko wiecie, samochód, dom, praca, dom i tak, żeby na dwa kroki były. No i niestety okazuje się, że są one za wąskie, za krótkie i pomimo tego, że wybrałam rozmiar 41, to niestety są na mnie za małe. Także niestety buty lecą do zwrotu, ja jeszcze Wam je może pokażę na mnie, chociaż nie wiem, czy uda mi się wbić w nie, bo raz próbowałam je założyć i naprawdę strasznie, ale to strasznie gniotą. Pokazywałam Wam je też na Instastory i niestety, gdyby to były buty skórzane, to jeszcze mogłabym liczyć na to, że się rozejdą, ale są to buty sztuczne, lakierowane, bardzo, ale to bardzo sztywne. Zresztą ta podeszwa, gdzie liczyłam, że ona będzie miękka, też jest bardzo sztywna. No i niestety duże, duże rozczarowanie, także niestety duży minus, a miałam nadzieję, że będą fajne i że będą trochę przypominały moje biało-złote letnie buty, które mam z zeszłego roku, co prawda z René, a nie z Dizzy, ale konstrukcja buta jest dosyć podobna, podeszwa też, więc miałam nadzieję, że będzie dobrze, a niestety muszą wrócić. Kolejna para butów to takie oto klapki. Bardzo modne, na wszystkich stronach teraz są, w wielu kolorach i postanowiłam również ja sobie takie sprawić. Co prawda nie jestem na tyle odważna, żeby chodzić w nich po ulicy, tym bardziej, że one tutaj mają taki kryształkowy pasek. Natomiast stwierdziłam, że będą idealne po domu. No i miałam taki plan, żeby zamiast kapci chodzić sobie w nich po domu, mają fajną grubą podeszwę. Mnie ostatnio trochę stopy bolą, bolą mnie pięty, bo mam za niskie i za cienkie kapcie. W związku z tym chciałam właśnie coś grubszego z taką profilowaną podeszwą i wszystko byłoby pięknie, bo ten materiał jest bardzo milutki, bardzo mięciutki. Tutaj wszystko jest super, chociaż nie wiem, czy to po pewnym czasie by się za bardzo nie rozciągnęło, bo ten materiał jest taki bardzo delikatny. To wygląda jak nubuk, nie wiem, czy to jest prawdziwy nubuk, czy sztuczny, pewnie sztuczny, ale jest bardzo milusi. Natomiast problemem okazało się dla mnie tutaj klejenie. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale tutaj, kiedy podeszwa łączy się z górą buta, wystaje klej. I ten klej jest bardzo ostry, kujący, to są takie resztki zaschniętego kleju i niestety nie ma opcji, żeby te buty założyć na gołą stopę, dlatego że to w tym miejscu, gdzie jest podbicie, bardzo, ale to bardzo gniecie, przynajmniej mnie od spodu. W związku z tym niestety buty muszę oddać. Tutaj rozmiar wzięłam również 41, ponieważ to są klapki, więc zawsze tam troszkę może nam wystawać. Rozmiar jest ok. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to nie jest jakaś szałowa, bo tutaj coś, o, już nam się zaczyna odklejać i odstawać. Tutaj mamy ślady z kleju, także tutaj widzimy, że jest podeszwa krzywo przyklejona do tego gumowego paska. No niestety, te buty jakoś szału nie robią, a wcale nie były jakieś super tanie, dlatego że nie kosztowały chyba... Najtańsze, jakie ja widziałam w internecie, to po 40 zł, a te chyba kosztowały prawie 80. Bez przeceny, bo były jakieś rabaty z okazji Dnia Kobiet, ja to kupowałam z tymi rabatami, natomiast bez rabatów prawie 80 zł. Trochę dużo jak za takie buty i bardzo dużo jak za taką kiepską jakość wykonania. No i tak jak mówię, ten gniotący klej, masakra. Także niestety obydwie pary butów wracają. Teraz czas na ubrania i na początek paczka z Reserved. Kartonik nie za duży i w ogóle miałam obiekcje, czy wszystko, co zamówiłam, jest tutaj w środku, bo zamówiłam kilka rzeczy, a kartonik taki mały, ale na szczęście wszystko jest. Zamówiłam bieliznę, której nie będę Wam pokazywać, ale jest super i już jest w użytku, także gorąco polecam, jakby ktoś był zainteresowany bielizną z Reserved'a. Natomiast pokażę Wam tutaj dwie letnie sukienki, a w zasadzie takie wiosenno-letnie. Dobrze, pierwsza będzie może letnia. O, już możecie zobaczyć, że są to bardzo modne w tym sezonie zwierzęce wzory. Ale moment, bo mam ją do góry nogami.
Sukienka prezentuje się tak, ma dosyć głęboki dekolt. Pod dekoltem ma tutaj takie udawane guziczki, dlatego że normalnie ma rozcięcie tutaj z boku na zamek. I jest troszeczkę taliowana. Tu pod talią ma pasek i się rozszerza i jest dosyć długa. Dosyć długa, z dosyć przyjemnego materiału. Także zaraz Wam pokażę, jak wygląda na mnie i co ja o niej myślę. Jeśli jeszcze chodzi o materiał, to o ile dobrze pamiętam, to jest wiskoza. Jest to bardzo przyjemny materiał, chłodny i myślę, że na lato będzie idealny. Ta sukienka nie ma podszewki, ale no minimalnie przebija tutaj. Myślę, że jak założymy cielistą albo ciemną bieliznę, to powinno być ok. Rozmiar 42 i cena 179,99. Tak wygląda ta sukienka na mnie. I muszę powiedzieć, że jej największą wadą dla mnie są te rękawy. Znaczy fajnie, że je ma i cieszyłam się, że je ma. Natomiast bardzo mnie tutaj poszerzają ramiona i myślę, że gdyby była ona bez rękawów, dużo lepiej by się prezentowała. Dodatkowo jest trochę za luźna ogólnie i mogłaby być mniejsza. Także myślę, że może powinnam spróbować z rozmiarem 40. Wzór fajny i fason też całkiem spoko, bo tak jak mówię, tu jest zwężona, odcinana pod biustem. Tutaj robi nam się taka dużo luźniejsza i tu ma rozcięcie z przodu. Natomiast niestety dla mnie te rękawy ją dyskwalifikują, bo nie podoba mi się, jak to na mnie leży. Możecie jeszcze zobaczyć na mnie również te klapki. Wiem, że nie jest to może teraz najszczęśliwsze zestawienie, na pewno tak bym tego nie nosiła, ale po prostu chciałam Wam za jednym zamachem to pokazać. Także tak się prezentują klapki na nogach, całkiem spoko. I tak jak mówię, gdyby nie te ślady kleju po bokach, które bardzo gniotą, to byłyby naprawdę super wygodne. Także tutaj producent niestety spalił i przez to te klapki ze mną nie zostaną. Również nie miałam odwagi, żeby tak chodzić po ulicy, dlatego że taka długość, czyli długość za kolano, bardzo skrasa sylwetkę i robi ją taką przesadzistą. I dlatego koniecznie potrzebne byłyby buty jakieś na obcasie, dużo lepiej by to wyglądało. A w płaskich butach zaczynam wyglądać jak własna ciotka. I jeszcze te rękawy, aczkolwiek jeśli chodzi o fason sukienki, to powracają starsze fasony. Moja mama jakieś 20 lat temu nosiła podobne sukienki latem. Także jeżeli chcecie taką sukienkę, to myślę, że warto by zamawiać rozmiar mniejszy, dlatego że mam wrażenie, że ona wychodzi dosyć duża i tu w ramionach jest na pewno za szeroka. A ja czasami w ramionach mam problemy, że ubrania są na mnie za wąskie, w biuście za ciasne, a tu wszystko, proszę bardzo, jest za luźne. I druga sukienka, ona jest teraz rozpięta, więc nie wiem, czy zobaczycie, ale jest w taki bardzo modny wzór. Tutaj mamy takie frędzle, łańcuchy. Co prawda na stronie wydawało mi się, że ten wzór jest lepiej nadrukowany, taki bardziej dokładny, a tutaj jednak on jest taki powyjeżdżany, jakby malowany ręcznie, niechlujnie. No troszkę inne wrażenie to robiło na stronie. Jeśli chodzi o materiał, jest troszkę grubszy. Sukienka ma długi rękaw, czyli taka bardziej na wiosnę, a nie na lato. Jest zapinana z przodu na guziki, od góry do dołu i też jest dosyć długa, także zaraz będziemy mierzyć. Jeszcze tylko Wam powiem cenę i rozmiar. Ja sobie wzięłam rozmiar 42 i cena to 159,99. Ta sukienka niestety na modelce i na zdjęciach wyglądała milion razy lepiej niż na żywo. Pomimo tego, że materiał jest bardzo przyjemny w dotyku, to niestety dla mnie ta sukienka wygląda jak fartuch. Ma kołnierzyk, jest cała na guziki i w zasadzie gdyby wyjąć ten pasek, to wyglądałaby jak kitel we wzorki, a teraz są modne uniformy w służbie zdrowia kolorowe i we wzorki. Tak wyglądała z paskiem z przodu, ale ja próbowałam, tak jak mówię, o, jak odepnę, to wygląda po prostu jak kitel i myślę, że mogłam spokojnie ją ubrać do pracy. Natomiast próbowałam jeszcze sobie zawiązać ten pasek tak całkiem tyłu i wtedy na mnie to zaczyna wyglądać dużo lepiej, bo bardziej podkreśla talię. W momencie, kiedy ten pasek był z przodu, on mnie pogrubia dodatkowo i jest taka jedna wielka bela. Także zaciągnięty z tyłu wygląda troszkę lepiej, bo robi nam się tutaj figura, ale jednak to nie jest to. Spodziewałam się dużo lepszego stroju, a ta sukienka no, do najtańszych nie należała. Jakbym dała za nią 50 zł, to może jeszcze bym się zastanawiała, czy by jej nie zostawić, ale na pewno nie za tą cenę, którą kosztuje. Tak się prezentuje z tyłu. Teraz jeszcze dodatkowo jest wymiętolona, więc już w ogóle słabo wygląda. No tutaj ma kołnierzyk.
i niby to miał być taki fason koszulowy i generalnie materiał niby na lato i fajny, bo przewiewny, ale przez ten długi rękaw myślę, że nie do końca założymy ją latem, no chyba żeby odpiąć i podwinąć rękawy, bo one tu są zapinane na guziki. Może wtedy jakoś by się dało, no i na pewno do wysokich butów, bo w klapkach płaskich to niestety wygląda bardzo ciotkowato. I tak nawet trochę może bardziej jak w szlafroku zaczynam wyglądać, albo jak w podomce, niż w takiej sukience na wyjście. Także bardzo mi szkoda, bo materiały naprawdę bardzo fajne, bardzo przyjemne, bez poliestrowej podszewki, oddychające na lato. Trochę przebija, ja mam teraz ciemny biustonosz pod spodem i trochę prześwituję. Może tutaj należałoby cielistą bieliznę, ale niestety jakoś nie wyglądam w tym zadowalająco jak dla mnie. Także bardzo mi przykro, ale żegnamy się. I teraz czas na paczkę z promodu. I tutaj z kolei nie będą to sukienki, dlatego że niestety, ale w promodzie nie znalazłam żadnych interesujących sukienek. Pod tym względem dużo większy wybór był właśnie w Reserved. Natomiast zamówiłam spodnie oraz koszulę. Ze spodniami z promodu mam ostatnio bardzo dobre doświadczenia. Mam dwie pary, co prawda jedne mi się odbarwiły i musiałam je przefarbować przy pomocy domestosu i były początkowo granatowe i bardzo żałuję, że teraz są w różowe plamy, ale jeśli chodzi o fason, wymiar i to jak leżą, bardzo, bardzo dobrze leżą, bardzo fajnie się noszą i muszę powiedzieć, że jeżeli jesteście kobietami, które mają biodra, mają talię i większe uda i potrzebują spodni i w innych sklepach mają problemy, to ja gorąco polecam promot, bo ja w wielu sklepach mam problemy, że albo spodnie są za duże, albo za małe, czasem się blokują na udach, a tutaj w promodzie idealne. Ja sobie najbardziej ulubiłam właśnie dwie linie Ernest i Gaspard i z obydwu linii już mam spodnie, dlatego teraz postanowiłam zamówić również tych dwóch linii. I ja zazwyczaj nie kupuję spodnie przez internet, ale tutaj, ponieważ już mam takie spodnie, to się odważyłam i mam nadzieję, że będą dobre. Zobaczymy. Ale na początek, zanim o spodniach, to jeszcze koszulę. Koszulę też już mam jedną z promodu i też jest bardzo dobra, dlatego postanowiłam zamówić kolejną. Mam nadzieję, że będzie dobra i że będzie fajna, bo osoby z większymi biustami mają problem straszny z koszulami. Koszula wygląda tak i jest w zwierzęcy wzór. Jest to skóra węża, ale niebieska, także tak dosyć oryginalnie. I jeśli chodzi o tą koszulę, cena 119,90 i ja wzięłam rozmiar 40. Także tak się prezentuje ta koszula, bo ja obecnie, jeśli chodzi o rozmiarówkę, jestem u góry 40, na dole 42. Dlatego sukienki wzięłam 42, bo to nigdy nie wiadomo. Jeśli chodzi o tą koszulę, to myślałam, że ten materiał będzie bardziej błyszczący, a jest matowy. Zaraz zobaczę, z czego ta koszula jest zrobiona. Ta koszula jest zrobiona w 100% z wiskozy, także fajna na wiosnę, fajna na lato, oddychający materiał. Bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie wyglądać na mnie. A teraz jeszcze dwie pary spodni. Spodnie wybrałam w rozmiarze 42 i te pierwsze kosztują 119,90. Te drugie być może też. Tak, natomiast była taka promocja na stronie, że przy zakupie dwóch par spodni, druga para była 50% przeceniona. I te pierwsze spodnie są czarne i jest to właśnie linia Gaspard. I wyglądają one tak. Nogawka trochę się zwęża i są one czarne, ale takie gumowane. Także bardzo jestem ciekawa. Nigdy nie miałam takich spodni. W ogóle nie wiem, jak ja będę w tym wyglądać i czy mój spory tyłek nie będzie wydawał się większy w takich połyskujących spodniach. Nie jest to skóra, jest to taki gumowany jeans. Bardzo, bardzo jestem ciekawa tych spodni. Wyglądają na małe, ale zobaczymy, na ile się rozciągają. Także zaraz Wam pokażę, jak wyglądałem na moim tyłku. Tak się prezentuje kolejna para spodni, tym razem spodnie czarne, razem z koszulą. Koszula fajna, luźna, jeszcze tutaj jest dużo miejsca, tak jak mówię, mieści duży biust, to też jest spoko. Jest za pupę, także jeżeli chcemy coś ukryć, to również fajnie. Jeżeli ktoś ma ochotę ją nosić na przykład do leggingsów, to myślę, że też by dało radę. Można ją tak, jak teraz jest modnie, zarówno do spodni włożyć jak i na wierzch. Ja chyba wolę na wierzch, nie wiem, tak jakoś tutaj mi się wtedy wszystko ciągnie. Także ja wolę na spodnie, ale tutaj macie pełną dowolność. I założyłam też te mokasyny czarne, także tak się prezentuje całość, ale niestety buty lecą na pewno do zwrotu, dlatego że są za małe i nie są zbyt wygodne. Może gdyby były rozmiar większe, udałoby się je rozchodzić, ale gniotą mnie w kostkach, w palcach. Także niestety nic z tego nie będzie, chociaż całość wyglądałaby całkiem
nieźle i fajnie się w tym czuje. Ta koszula jest taka delikatna, przewiewna i myślę, że nawet na cieplejsze dni, pomimo tego, że ma długi rękaw, byłaby całkiem spoko. Jeśli chodzi o te spodnie, to przez to, że są gumowane, wydają taki dziwny dźwięk. Myślę, że do tego trzeba się przyzwyczaić, ale nawet muszę powiedzieć, że mój spory tyłek całkiem nieźle w tym wygląda. Także fason dla okrąglejszych dziewczyn też całkiem spoko. Ja mam rozmiar 42, na dole u góry 40, tak jak mówiłam, i myślę, że nieźle to wygląda, że nie wyglądam na taki rozmiar, a spodnie chyba też były w większych rozmiarach, jakby ktoś potrzebował. Nie wiem, czy to 46, 8, coś takiego na pewno spokojnie znajdziecie. Także tak się całość prezentuje, mam się jeszcze raz powrócę. A muszę powiedzieć, że z daleka nawet nie widać, że na tej koszuli jest zwierzęcy wzór, po prostu wygląda jak ona jak w niebieskie maziaje. Jeśli chodzi o drugą parę spodni, to wiosenna zieleń. Co prawda na stronie ten kolor był trochę bardziej żywy i jestem troszkę rozczarowana, bo tutaj wygląda na taki sprany oliwkowy troszeczkę, przynajmniej na żywo. Nie wiem, jak to wyjdzie w kamerze. Natomiast na stronie, jak sobie zobaczycie, one wyglądają na takie bardziej limonkowe. Jest to linia Ernest tym razem, również 42, ta sama cena, czyli 119 i... Spodnie prezentują się tak, no też nie wyglądają na rozmiar 42, ale one są dosyć rozciągliwe i to jest w nich fajne. Tutaj wyżej są węższe, a tu przy biodrach się troszkę rozszerzają. Bardzo podobają mi się w tych spodniach Ernest również tyły tych spodni i zaszewki tutaj na tyłku, które są robione. One bardzo ładnie dopasowują się do ciała, także ta linia jest świetna. Nawet jeśli nie w tym kolorze Wam się podoba, to w innych kolorach również. Tak jak mówię, ja z Ernesta mam niebieskie, a z Gasparda mam szare. Także obydwie linie fajnie leżą. Tył się prezentuje tak, bardzo ładne te kieszonki. Tak jak mówię, kolor trochę mnie zaskoczył, ale zobaczymy, jak będą wyglądać na mnie. Muszę powiedzieć, że są całkiem wygodne, bardzo elastyczne. Tutaj u góry również dobrze leżą. Tutaj mi nic nie odstaje, także ja mogę je nosić bez paska, co mnie bardzo cieszy, bo z większością spodni mam problem, że jak już tu mi przejdą, to tutaj niestety odstają i potrafią odstawać na pół metra. A te fajnie leżą. Owszem, one się troszkę rozbijają, jak się je kilka dni nosi, ale uważam, że są bardzo fajne i mój całkiem spory tyłek się w nie mieści. I muszę powiedzieć, że ten kolor, jak je ubrałam na siebie, podoba mi się bardziej niż jak wyjęłam z paczki. Także jeszcze się muszę zastanowić i być może ze mną zostaną te spodnie. I to już wszystko w tym holu. Mam nadzieję, że taki hol wiosenny, ubraniowy Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Piszcie też w komentarzach, co Wy upolowałyście na nadchodzący sezon. Sezon, który jak widzę jest bardzo zwierzęcy. Dużo printów zwierzęcych, dużo wężowych. To wszystko powraca, a był już taki moment, że parę lat temu były modne zwierzęce wzory i wszyscy myśleli, że one odejdą, a teraz wracają z przytupem, wracają kolory, także... Dajcie znać, co Wy upolowałyście. Ja już dzisiaj Wam dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach i niczego nie przegapić, to jeszcze klikajcie w dzwoneczek. Zaglądajcie także na bloga, Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole jak zwykle. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!